Dobry wieczór, minęła godzina 23, kończy się dzień, czas na ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Już tylko 9 dni dzieli nas od wyborów, stąd najważniejszym tematem każdego dnia stają się kolejne kampanijne spotkania, dyskusje i konferencje prasowe, na których politycy starają się przekonać do głosowania jak największą liczbę osób. Dziś z wyborcami postanowił spotkać się prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Najpierw jednak pojawił się w Wodzisławiu Śląskim, ponieważ prezydent tego miasta startuje do Sejmu. Łukasz Kądziałka. Dworzec Nowy, więc jak rozpoczynać podróż po województwie śląskim, to tylko z Dąbrowy Górniczej, gdzie wczoraj była Lewica. 9 dni zostało, czy 10, i wtedy nie będziemy musieli kłamczucha jednego z drugim oglądać. A dzisiaj w podróży także Platforma Obywatelska. Z tamtej strony jest tylko chęć dalszego dzielenia nas, chęć siania nienawiści, kłamstwa i manipulacji. Oni się właściwie tylko i wyłącznie zajmują Donaldem Tuskiem i Koalicją Obywatelską. No ostatnio zaczęli się również zajmować naszymi koleżankami i kolegami z innych opozycyjnych partii, dlatego że po prostu widzą, że my naprawdę idziemy po zwycięstwo. Wszyscy skoncentrowani na Prawie i Sprawiedliwości, ale także po części na swoich kandydatach. Obecność Trzaskowskiego akurat w Wodzisławiu Śląskim może niektórych dziwić. Tłumaczy ją jednak kandydatura tutejszego prezydenta, który w nadchodzących wyborach chce się dostać do Sejmu. Tu wiemy, jak ważnym dobrem dla nas są nasze wnuki, dzieci i nasza młodzież. I to właśnie dla nich apelujemy o nowoczesną edukację, taką jak rozpoczęliśmy wdrażać w Wodzisławiu Śląskim. Poseł Prawa i Sprawiedliwości z Rybnika przekonuje, że prezydent Warszawy powinien zajmować się stolicą, a nie Śląskiem. Podobnie jak jego partyjny kolega ma swoje samorządowe obowiązki. Tak przekopana i tak niezorganizowana Warszawa jak w tej chwili jest to rzadkość. Sądzę, że tam by był bardziej potrzebny na miejscu. To po pierwsze. A po drugie, dziwię się trochę prezydentowi Wodzisławia, że głosi akcję startu w wyborach parlamentarnych. To znaczy, że co, Wodzisław już się znudził, czy Wodzisław już wszystko zostało zrobione? Głosy z województwa śląskiego mogą zaważyć o wynikach wyborów. Politycy zdają sobie z tego sprawę, dlatego na ostatniej prostej kampanii są tu coraz częstszymi gośćmi. Teraz najgorętszym tematem kampanii jest nadchodząca debata w telewizji publicznej. Byłem na debacie w TVP, w telewizji, w czasie kampanii prezydenckiej i wiem, że ta debata nigdy nie jest równa. Wiem, że tamci pseudodziennikarze będą próbowali posługiwać się manipulacją. Temperatura sporów będzie rosła przynajmniej jeszcze przez 9 dni, choć tak naprawdę właśnie teraz rozpoczęło się końcowe wyborcze odliczanie. A ja przypominam, że już dziś o godzinie 20 debata wyborcza na antenie telewizji TVS, którą także będzie można obejrzeć na stronie internetowej www.tvs.pl. Na dobre nadeszła jesień i wszystko wskazuje na to, że przed nami dużo chłodniejsze dni i noce. Coraz częściej zaczynamy myśleć o nadchodzącym sezonie grzewczym. Sprzedawcy węgla od kilku miesięcy zachęcają do zakupu opału. Eksperci zapewniają, że węgla jest wystarczająco i sytuacje zeszłego roku raczej nam nie grożą. Jak wygląda to w rzeczywistości, ile będzie nas kosztować zima, próbowała to sprawdzić Karolina Komada. Ekogroszek, orzech koks, węgla jest pod dostatkiem, wszystko gotowe na przyjęcie zamówień. W ofercie dowóz oraz promocje, co dziś sprawdziliśmy dzwoniąc do kilku składów opałowych. Czy w chlubem czy w workach? W workach. Mamy orzech Janina, 1600 zł tona. Mhm. Ewentualnie orzech dwójka, ale to taki ala groszek, bo jest taki drobniejszy, 1450 zł tona. Na drugą tonę jest 50 zł rabat. My takie usługi świadczymy przy pomocy Poczty Polskiej. Mhm. No i poczta bierze za paletę 250 zł za transport. To po 1700 zł byśmy mogli zrobić, nawet po 1680, jeśli chodzi o 4 tony. Jeżeli chodzi o ekogroszek, ile to wychodzi za tonę? A na prywatną osobę czy na firmę? Na prywatną osobę. Już mówię, to jest 1236,15 zł brutto. Jednym z największych sprzedawców węgla jest Tauron Wydobycie. Rok temu o tej porze w tym miejscu w kolejce czekać trzeba było na węgiel. W tym roku sprzedawca zapewnia, że tego problemu nie ma. Jesteśmy przygotowani. Nasz docelowy, priorytetowy segment, czyli gospodarstwa domowe, będzie zaoparzony. Ta cena oscyluje wokół kwoty 1649 zł do 1700, w zależności od tego, czy mamy akcyzę, czy nie, w tych sortymentach, które są najbardziej popularne w tym segmencie klientów.
Jeżeli chodzi o Polską Grupę Górniczą, w sklepie internetowym klienci dostaną prawie każdy rodzaj opału. Najtrudniej dostępny jest najwyższej jakości jako groszek workowany, natomiast my codziennie dwa razy w ciągu dnia uzupełniamy zapasy w sklepie, sprzedajemy go do wyczerpania jakby dziennego zapasu. Węgiel z Polskiej Grupy Górniczej nie dość, że ma bardzo wysokie parametry, że jest dobry jakościowo, to jest w bardzo atrakcyjnej cenie. My sprzedajemy węgiel od około 1200 do 1700 zł za tonę. PGG oferuje również darmowy transport węgla do swoich punktów sprzedaży i na ten moment wygląda na to, że ceny węgla nie ulegną zmianie. Różowy październik to miesiąc świadomości raka piersi. Miesiąc, w którym bardzo często mówi się o tym, jak bardzo niebezpieczna jest to choroba. I bardzo dobrze, bo aż za 1/4 nowotworów u kobiet odpowiedzialny jest właśnie rak piersi. Szacuje się, że co roku na świecie raka piersi rozpoznaje się u blisko 1 700 000 kobiet, a ponad 500 000 umiera z tego powodu. Jest najczęściej występującym typem nowotworu u kobiet na świecie i co najgorsze, najczęstszą przyczyną zgonu. Nie bój się. Zbadaj je. Jak bardzo niebezpieczna to choroba, przekonała się o tym Katarzyna Stachowicz. Jej walka z rakiem to droga, którą przechodzi wiele kobiet. Od wielu lat różowy październik jest miesiącem świadomości raka piersi. Później jest cisza, więc my na co dzień musimy przypominać o tej profilaktyce. Dlatego Fundacja Katarzyny Stachowicz stara się zwrócić uwagę na potrzebę regularnych badań. 15 października przypada Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, którego symbolem jest różowa wstążka. Jak przekonują lekarze, przebieg tej choroby jest sprawą bardzo indywidualną. Naprawdę nie ma dwóch takich samych pacjentek chorych na raka piersi, bo ta choroba różni się od siebie wrażliwością na leki antyhormonalne, więc różni się zależnością od własnych hormonów kobiety. Różni się czymś, co my nazywamy proliferacją, to znaczy jedne nowotwory rosną bardzo wolno, a inne rosną bardzo szybko. Różni się tłem genetycznym, jedne powstają na dziedzicznym podłożu, a inne przychodzą same z siebie albo nie wiadomo skąd. Różni się w ogromny sposób tym, z jakiej komórki w piersi ten nowotwór powstał i jaki był jego dalszy los. W Polsce rak piersi stał się jednym z największych zagrożeń dla życia kobiet. Nie da się jednoznacznie powiedzieć, dlaczego dochodzi do rozwoju choroby. Kluczowy wpływ wydają się mieć czynniki związane ze stanem hormonalnym kobiety. I tu znaczenie ma wiek. Rak piersi bezpośrednio w związku z tym związany jest z wiekiem i oznacza to, że u 40-latek występuje on stosunkowo rzadko, ale już u 50-latek będzie chorobą występującą stosunkowo często. I w związku z tym należy pamiętać o konieczności badań profilaktycznych. O czym dokładnie wie Katarzyna Stachowicz, gdy choroba pojawiła się w jej rodzinie, zdecydowała się na badania. Profilaktyka potrafi uratować nasze życie, czego sama jestem przykładem. Jako pacjentka onkologiczna, która przeszła raka piersi. Osoba, która wiedziała, że ma 80%, że zachoruje na raka, ponieważ ma mutację w genie BRCA1, która daje predyspozycję do zachorowania na raka piersi, ale także na raka jajnika. Ja o tym wiedziałam, ja wykonałam badanie genetyczne, które tak naprawdę uratowało moje życie. Czynnikiem, który znacząco zwiększa ryzyko zachorowania, jest obecność genu BRCA1 lub genu BRCA2. Dlatego tak często i tak wiele osób mówi o znaczeniu profilaktyki. Mamy mamografię, która w zasadzie jest dostępna dla wszystkich darmowo. Teraz po rozszerzeniu tego programu o kobiety od 45 do 75 roku życia, to już jest właściwie pełny panel tych badań profilaktycznych. Trzeba tylko chcieć. A ja przypomnę, że wczesne rozpoznanie to jest 100% wygranie walki z rakiem piersi. Przypominamy, że do lekarza należy udać się bezzwłocznie. Jeżeli podczas samobadania wyczujemy m.in. guz w obrębie gruczołu piersiowego, pojawi się wyciek z brodawki sutkowej, zmieni się wielkość lub kształt piersi. Pojawią się zmiany skórne wokół brodawki. Nowy pawilon Lasu Deszczowego Ameryki Południowej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym to największy prezent na 65. urodziny ogrodu. Od najbliższej soboty zostanie on udostępniony zwiedzającym. Dziś z kamerą odwiedziła go Karolina Komada. Już 65 lat funkcjonuje, nieustannie się rozwija i proponuje nowe atrakcje. Jedną z nich jest nowo otwarty pawilon Lasu Deszczowego Ameryki Południowej. Budynek to warta 18 milionów złotych inwestycja realizowana w miejscu dawnej żyrafiarni. Wewnątrz pawilonu można poczuć się jak w dżungli. Goście mogą poruszać się ściółką leśną wśród roślinności lub kładką na wysokości 4 metrów. Aktualnie już poszerzyliśmy kolekcję w ogrodzie zoologicznym o kolekcję płazów w postaci
drzewołazów oraz ptaszników, jak również wzbogaciliśmy kolekcję naszych gadów. Plus ze ssaków, które można zobaczyć w chwili obecnej w nowym pawilonie, jest to wyjec czarny, bolita południowa oraz tamaryny cesarskie. W najbliższych miesiącach pojawią się tu także inni mieszkańcy. Dojdą do nas jeszcze wydry olbrzymie, czyli arirane, mieszkanki Ameryki Południowej, które będą miały mieszkanie swoje, że tak powiem, na końcu pawilonu w postaci przestronnego wybiegu wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Będzie można je dzięki czemu obserwować przez cały rok. Ponadto zawitają do nas jeszcze leniwce. Zanim jednak to nastąpi, odwiedzający mogą oglądać kilkadziesiąt gatunków roślin charakterystycznych dla lasu deszczowego, gadów i płazów. To nie jedyne nowości. Dopiero co urodziły się małpki pigmejskie, dwa pingwiny Humboldta i niespełna miesiąc temu żyrafa siatkowana. Akurat tak się złożyło, że dwa tygodnie temu mała pojawiła się na świecie, co mnie bardzo cieszy. To jest 20. żyrafa, która urodziła się na Śląsku i muszę przypomnieć, że w tym okresie 65-lecia to tutaj pierwsza żyrafa siatkowana w Polsce przyszła na świat właśnie w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Więc my wracamy też do tej tradycji. Zwiedzanie pawilonu będzie możliwe przez cały rok. Temperatury będą dochodziły do 35 stopni Celsjusza w części górnej. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Dobranoc i miłego weekendu.